bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem na portalu Kobiety i Moc jest Iwona Kubiak. Dzisiaj zaprosiłam Iwonę jako kontynuację tego poprzedniego jej wykładu na temat kobiecości, męskości, na temat relacji, abyśmy posłuchały o tym, co Iwona, w jaki sposób Iwona mówi o kobiecym płomieniu, jakie jest jej doświadczenie w rozpalaniu tego kobiecego płomienia. Iwono, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś jeszcze raz nasze zaproszenie. Bardzo dziękuję za zaproszenie ponowne. Witajcie. Jest mi ogromnie miło, że mogę powiedzieć coś teraz o mocy specyficznie kobiecej. Z Twojej perspektywy, co oznacza ten kobiecy płomień? Kobieca moc, kobiecy płomień. Kobiecy płomień to jest właśnie ten ogień, który jest w nas. Wielokrotnie byłyśmy palone na stosie za przekazywanie, za pokazywanie siebie, za swoje zdolności właśnie typowo kobiece. I myślę, że ten płomień tutaj jest takim synonimem oswojonej mocy, czyli takiej mocy, która jest ogromna, która potrafiła nas palać, ale potrafi też ogrzewać, potrafi dawać ciepło innym, która jest związana z ogniskiem domowym, która jest związana z naszym takim właśnie rozpalaniem się. Ta metafora płomienia wydaje mi się bardzo trafna i właśnie to, co w tym kobiecym płomieniu dla mnie jest takie interesujące i nowe, to jest to, żebyśmy popatrzyły na kobiecą moc, ponieważ mam wrażenie, że jak mówimy o mocy kobiecej, czy w biznesie, czy w ogóle w życiu, to my mamy dużo nakładek z męskiego świata. To znaczy staramy się być silne, staramy się być mocne właśnie po męsku. A kobiecy płomień zaprasza do odkrywania tego, co może być, co jest tą specyficznie naszą kobiecą mocą. Czyli na przykład jak ja jako kobieta mogę odpowiedzieć na jakiś przejaw siły, który jest związany na przykład, nie wiem, z zastraszaniem, z zapędzaniem nas w kozi róg, tak? Czy ja muszę tutaj koniecznie tak samo odpowiadać, czyli tak samo być twarda, silna, wojownicza, czy mogę użyć w jakiś inny sposób swojej mocy? Wydaje mi się, że każda kobieta zadaje sobie właśnie to pytanie. Mam wrażenie, że ten kobiecy płomień to jest odkrywanie przez nas kobiety tego, w jaki sposób manifestować w swoim życiu moc, która jest bardziej związana z naszą płcią, z naszym ciałem, z naszym cyklem, z naszym rytmem, tak? Ponieważ ta siła patriarchalna, ona jest bardziej oparta na logice, bardziej jest oparta na takiej wytrwałości. I my też podążamy tą ścieżką, tak? Na przykład rezygnując z bycia z dziećmi, robiąc karierę właśnie w takim świecie. Wydaje mi się, że mimo wszystko mamy tam jakiś koszt swój. I pytanie, które się rodzi, jest takie, co by było, gdybyśmy jeszcze bardziej żyły w harmonii ze sobą, jeszcze bardziej pozwoliły sobie odkrywać jakiś swój sposób na to. I to nie jest absolutnie przeciwko męskiemu światu. To nie chodzi o to, żeby tutaj oddzielać grubą kreską to, co jest właśnie patriarchalne czy męskie od tego kobiecego, bo to są dwie energie, które się zasilają, które są konieczne, które są w nas i ta nasza siła męska, nas kobiet, jest równie ważna i my też potrzebujemy mieć do niej dostęp. Natomiast wydaje mi się, że cały świat, mówiąc o mocy, szuka tej mocy właśnie w wydaniu mimo wszystko no takim, które po prostu od wieków funkcjonuje. Gdzieś ta kobieca moc była właśnie niebezpieczna, była dziwna, była histeryczna, była tłumiona. I może to jest czas na to, żeby się przyjrzeć właśnie teraz w tym zawirowanym świecie, czy te jakości kobiece, specyficznie kobiece, czyli właśnie wrażliwość, czyli właśnie empatia, czyli jakiś flow, kontakt z drugim człowiekiem, słuchanie głębokie siebie, czy to nie są wartości, które teraz bardzo, bardzo są nam potrzebne? Co możemy zrobić, żeby mieć kontakt z tym płomieniem? Jak go możemy zasilać? Chyba najważniejszym w ogóle takim miejscem styku to jest nasze ciało. I to nasze ciało kobiece właśnie, które jest również poddawane cały czas jakimś restrykcjom, wymaganiom, porównywaniom. To jest taka właśnie szczelina, przez którą my możemy popatrzeć na siebie, znaleźć tam swoją akceptację, ale znaleźć też wstyd, znaleźć tam właśnie swoją siłę, ale też znaleźć swoją bezbronność. I to jest takie miejsce, gdzie my właśnie spotykamy się jako kobiety również, ponieważ to, w jaki sposób uznajemy siebie, traktujemy siebie, jesteśmy ze swoim ciałem, ze swoim rytmem,
Mam wrażenie, że to nas niesie właśnie, że to jest taka rzecz, która gdzieś po pierwsze, zawsze mówię to na każdym warsztacie, że poprzez ciało, poprzez oddech my możemy skontaktować się z naszą podświadomością, czyli z tym, co jest dla nas najważniejsze, co programuje nasze życie. Więc tutaj zawsze ciało, i czy dla mężczyzny, czy dla kobiety, to będzie ten pomost do siebie. Natomiast wydaje mi się, że odkrywanie kobiecego ciała, kobiecego rytmu i właśnie wszystkich naszych kompleksów, wszystkich naszych wymagań co do swojego ciała, wszystkich naszych porównywań, to jest taka płaszczyzna, która bardzo otwiera przestrzenie, które są niebywałe i bardzo też uwalnia. I wiem z tych warsztatów właśnie kobiecego płomienia, że to jest coś, za co one są bardzo wdzięczne, bo nagle po prostu zrzucają kilogramy, jakiś ton, które nosimy właśnie w związku z postrzeganiem samych siebie jako kobiety. Ja tak myślę też, to wszystko, co nosimy, to są też również poza oczekiwaniami, warunkowaniem, przez które przechodziłyśmy i przechodzimy cały czas jako kobiety, to są też te wszystkie lęki plemienne. Lęki plemienne związane z separacją, z odrzuceniem. To prawda. Te lęki plemienne w ogóle są związane pewnie z naszą rolą. Pewnego rodzaju uzdrowienie może przyjść tylko i wyłącznie w towarzystwie kobiet. To jest po prostu coś specyficznego. Dlatego kobiety, jakby grono kobiet jest dla nas takie ważne, ponieważ tam właśnie może się odsłonić nasza plemienna czy nasza rodowa historia, czyli coś, co nie nosimy tylko w swoim życiu, ale co płynie do nas właśnie poprzez ciało, poprzez DNA, poprzez historię naszych babci, czy prababć, czy mam. I one bardzo, bardzo również te historie wpływają na nasze życie i na nasze spostrzeganie siebie. I wtedy w tym kobiecym właśnie gronie, w tym bezpiecznym, zupełnie takim specyficznym klimacie, możemy dopiero odsłonić, dotknąć tego, zobaczyć, poczuć, tak? Bo dopóki są mężczyźni, to my też trochę inaczej same siebie spostrzegamy i też postrzegamy inaczej inne kobiety. Natomiast w tym kobiecym gronie zaczyna się widzenie siebie w inny sposób. I czujemy się widziane i zaakceptowane. Tu nie chodzi o izolację mężczyzn czy odrzucenie tych mężczyzn, ale o to, abyśmy mogły transformować te stare wzorce w relacjach z mężczyznami, najpierw w swoim własnym kręgu. I dlatego była też inicjatywa, aby stworzyć ten portal Kobiety i Moc, po to, abyśmy mogły przyglądać się w sposób bezpieczny i uczyć od siebie i inspirować. To jest tak, że ja przynajmniej teraz takie mam, tak czuję, że my kobiety chłoniemy to jak gąbka, to znaczy my czekamy na to przebudzenie, czekamy na to pozwolenie, żeby właśnie wyjść poza takie schematy rywalizacji, wyjść poza schematy konkurowania, wyjść poza schematy jakiejś walki ze sobą. Kobiece środowisko jest dla nas o tyle ważne, że my się przyglądamy w każdej kobiecie. Wtedy każda kobieta jest jakąś częścią nas. I ja też pracuję w ten sposób. Na tym ostatnim warsztacie sam początek mnie poraził, ponieważ weszłam do sali i nagle przyszło do mnie jakieś ćwiczenie, które mimo jakiegoś mojego pomysłu, jak to poprowadzić, zrobię. I zrobiłam to ćwiczenie i my po 15 minutach stałyśmy spłakane wszystkie i byłyśmy poruszone tym, że udało się w 15 minut dojść każdej z nas do rdzenia. I ten rdzeń potem obserwowałam, jak prowadzi te kobiety przez kolejne dni. I ja też mam ogromną pokorę do tego, co się zadziało i skąd mi się to wzięło, że tak właśnie to popłynęło. I każda kobieta spotykana na drodze jest, to się tak mówi, prawda, że jest naszym lustrem. Wiele z nich jest też naszym cieniem. I właśnie praca z tymi lękami, praca z cieniem, praca z transformacją, z linią przodków, to jest głęboka praca, to nie jest tylko rozmowa, to jest coś, co właśnie poprzez ruch, poprzez emocje, poprzez łzy, poprzez śmiech wydobywa się z nas, ale to jest bardzo leczące dla nas. Wtedy zaczynamy czuć się bezpieczne w tym, żeby się otworzyć. I tak jak jedna z kobiet powiedziała bardzo pięknie, że zrzuciła już taki pancerz silnej kobiety i zrobiła krok w stronę silnej kobiety bez pancerza. I to jest chyba takie właśnie clue, że ten kobiecy płomień to jest siła, natomiast to nie jest ta siła opancerzona, ta siła taka właśnie twarda, taka, gdzie musimy być zawsze pewne, zawsze musi być sucho, zawsze musi być do przodu, tak? Musimy się tak jakoś tak zebrać do kupy i iść tak hardo przez świat, prawda? Natomiast ta moc kobiety jest właśnie mocą takiej trochę jaskini, że my słuchamy siebie, że my dajemy sobie na przykład prawo do rytmu, tak? Czyli
jestem bardzo czynna, ale później jestem w stanie się wycofać, nakarmić siebie, zebrać tą energię i dopiero wyjść do świata. I to jest właśnie nowe, bo świat jakby tego nie szanuje, tak? Nie mamy takiego zezwolenia na to. My potrzebujemy o to troszeczkę poprosić, czy pokazać, że tak może być. Myślę, nawet zwykłe kalendarze, one w żaden sposób, układ kalendarza nie odzwierciedla tego rytmu, dlatego że one zostały stworzone przez mężczyzn. Zarządzanie nawet czasem, takie w biznesie, w szkole, w pracy, przejęłyśmy od mężczyzn. A nasz sposób organizacji czasu, nasz sposób planowania czasu jest całkowicie inny. Właśnie tak. Jest kompletnie inny i tutaj też nie chodzi właśnie o to, żeby jakoś walczyć z tym porządkiem, tylko żeby pomału włączać, prawda? I szanować taką drogę, takie patrzenie na siebie. I myślę, że to, co my kobiety robimy, jeżeli mamy córki, to też ma służyć im. Pamiętam, wiele lat temu poszłam do coacha i ta kobieta zapytała się mnie, czy ja mogę sobie poświęcić jeden dzień nic nie robiąc. No ja powiedziałam, oczywiście, to pokusza ten problem. No to ona mówi, to wpisz sobie w kalendarz takie 3 dni, kiedy po prostu będziesz leżała w łóżku, nic nie będziesz robiła, nic kompletnie, ani śniadania, nic. Po prostu masz czas dla siebie. Chyba, jeżeli mam być szczera, nie wiem ile lat to było temu, 15, nie wiem, czy takie pełne 3 dni ofiarowałam sobie w ten sposób. Pokazuje to, jak bardzo jest nam trudno dać taką przestrzeń sobie. To parcie takiej zadaniowości, takiego właśnie działania, takiego bycia jednak w tym, co widać, co jest konkretne, co jest mierzalne, jest takim dużym programem dla nas wszystkich. Chociaż chwilowe przerzucenie się, uhonorowanie takiego bycia, tak, bycia, czyli właśnie emocji, właśnie zmysłowości, właśnie zatrzymania, które jest potrzebne do tego, żeby w ogóle znaleźć sens w tym życiu. Myślę, że to jest kobiece specyficznie i tutaj rośnie nasza siła. My, jeżeli damy sobie do tego prawo, to zaczynamy być bardziej takie zrównoważone. Natomiast rzeczywiście wiele z tych kobiecych jakości, tak jak właśnie mówiłaś o tym rytmie, gdzieś cały czas brzęczy nam, że one są takie trochę magiczne, tak? No bo jak to słuchać tych, nie wiem, rytmu księżyca, no to takie to jest, takie może nie nowoczesne, tak? Wiele naszych jakichś zdolności, wiele takiej naszej emocjonalności też była uznawana jako coś takiego jednak uznawanego za ciężar. I myślę, że to jest też taką ścianą, przed którą my stoimy. Na ile my popatrzymy teraz na to w inny sposób? Na ile my pozwolimy, zaufamy temu, że emocje mogą nas prowadzić właśnie do naszej podświadomości, mogą być bardzo ważną częścią w ogóle zmiany naszego życia. To nie jest tylko do kobiet oczywiście, to są też jakości, które mają mężczyźni. Ja spotykam mnóstwo takich mężczyzn, którzy są właśnie wrażliwi w ten sposób, którzy bardzo szanują tą jakość bycia, więc może to nie jest takie przypisane tylko i wyłącznie kobietom. Podczas swoich warsztatów pracujecie też z archetypami kobiet. Mogłabyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Pracujemy z archetypami, pracujemy z różnymi w ogóle obliczami kobiecości. Ja zazwyczaj pracuję przez ruch, ponieważ uważam, że ciało nam bardzo pokazuje, z czym mamy kontakt i w którym archetypie się czujemy bezpiecznie, a w którym nie. I to jest rzeczywiście poszerzająca rzecz, ponieważ docieramy właśnie do tego, jakie my jesteśmy w ogóle ogromne. To znaczy, ile tych warstw w nas jest, prawda? Że jest nas i mądra wiedźma, jest nas i kusicielka, jest nas i matka, jest nas i nastolatka, i dziewczynka, i Zouza, i Kali, która tam po prostu potrafi wszystko rozwalić. I to, że my z niektórymi z nich czujemy się bezpiecznie i możemy korzystać z tych energii, wiemy jak to robić, to jest naszym zasobem, natomiast część z nich jest zasłonięta. Właśnie albo z powodów rodowych, albo z powodu z tego życia, tak, z naszych doświadczeń i my nie możemy czerpać z tego właśnie, tego zasobu, tak, na przykład jeżeli chcemy być takie delikatne, takie duchowe, takie łagodne, takie całe na biało, jak ja to mówię, i ucinamy właśnie tą zołzę w nas, czy tą kali, to też siebie osłabiamy, bo ta energia również jest potrzebna czasem w życiu i ona jest bardzo usprawiająca, bardzo, bardzo zasilająca. Natomiast być może tam mamy ścianę właśnie, bo doświadczyliśmy zranienia od takich kobiet albo same zapłaciłyśmy cenę za taką energię i już jej nie chcemy. Więc tutaj to otwieranie się na siebie, to jest otwieranie takie bez osądu, kiedy my po prostu patrzymy na różne przejawy. To też jest jakaś droga indywidualna, prawda? Dla każdej z nas, dla jednej to będzie taki przejaw kobiecości, dla kogoś jakiś inny na tej drodze, ale właśnie podążanie za tym daje nam takie poczucie pełni.
że coś się w naszym życiu zmienia, że zaczynamy no przede wszystkim czuć większą witalność, taką w ciele i w rzeczywistości, ale też taką większą zgodę właśnie na siebie, na to jaka jestem, jaka mogę być. To kochanie siebie, czyli to na ile patrzysz łaskawie na samą siebie. Myślę, że dla nas kobiet to jest ogromnie trudne, że my jesteśmy bardziej krytyczne niż mężczyźni, że my bardziej szybciej strzelamy do siebie, szybciej stajemy przeciwko sobie. Potrafimy być bardzo takie obdarowujące wszystkich innych, natomiast my jesteśmy na ostatnim miejscu. I to na przykład też widzę jako takie zbiorowe, można by powiedzieć, tak? Takie bardzo wspólne dla nas, terytorium do zmiany. Czyli to, na ile ja kobieta jestem w stanie pokochać inne kobiety. Ja sama to też obserwuję u siebie, tak? Ile kobiet nas jakoś porusza, z iloma się nie zgadzamy, ile na przykład uważamy, że jest skrzywdzonych, że ma trudny los. I my się od tych kobiet odwracamy, ponieważ nawet nie chcemy dotykać tego bólu, który gdzieś czujemy, że jest, prawda? On jest też w nas. Więc tutaj naprawdę to jest ogromne, ogromne bogactwo doświadczeń, kiedy się przyglądamy różnym kobietom. Piękny proces, do którego ty zapraszasz, czyli do takiego procesu wdzięczności za każdą kobietę spotykaną na naszej drodze, którą albo podziwiamy, no to jest coś, co w środku w nas rezonuje, co jest i może jest jeszcze nieodkryte, albo nas coś w niej wyhacza i też jest błogosławieństwem dla nas, dlatego że wtedy mogę się przyjrzeć temu, co mnie wyhacza i co jest w cieniu. Bardzo ważne jest to, żeby zobaczyć, co nas wyhacza. Nie chodzi nawet o to, żeby połączyć się z każdą z kobiet, tylko żeby wziąć uczucia, które stoją na drodze do tej kobiety, prawda? Czyli ta nasza złość, ta nasza gorszość czasem, nasz wstyd, nasz ból. To jest coś takiego, co nas prowadzi właśnie do siebie. Więc tu nie chodzi o to, żeby wszystkie kobiety zaakceptować, bo to jest pewnie zadanie na całe życie. Natomiast przyglądanie się tym różnym kawałkom, które właśnie w jakiś sposób nas poruszają, różnym kawałkom w kobietach, w innych kobietach, To jest ta droga. To jest ta droga, która potem obdarowuje nas naprawdę bogato. Dokładnie. Jakbyś mogła jeszcze opowiedzieć, czego kobiety mogą się spodziewać, przychodząc do ciebie na warsztat. Niedługo, w listopadzie, będziesz miała kolejny warsztat. Jeżeli są kobiety, które nas teraz słuchają, z którymi to wszystko, co mówisz, rezonuje głęboko i chciałyby dalej pracować ze swoim kobiecym płomieniem. Za chwilę pojawi się drugi film relacji uczestniczek tych warsztatów, ponieważ jeden z nich prowadziłam w Tajlandii, a drugi w te wakacje. I zachęcam do posłuchania, bo tam trochę tej energii i tego, co tam się działo, pewnie można zobaczyć i poczuć. Te warsztaty są transformacyjne. To nie są warsztaty, gdzie możemy sobie tylko pobyć ze sobą. Tam jest naprawdę taka uczciwa, wewnętrzna robota, ponieważ tam korzystamy z różnych metod. Korzystamy z ustawień systemowych i z sesji oddechowych i właśnie z ruchu, i z medytacji i z różnych ćwiczeń energetycznych po to właśnie, żeby każda z nas poczuła ten swój płomień, jakoś go wskrzesiła i też umiała go pielęgnować. Na końcu mamy też taki moduł właśnie, jak o tą energię dbać, co możemy dla siebie zrobić. Dla mnie jako obserwatora tego, co dzieje się po tym warsztacie z kobietami, to jest duża wdzięczność obserwowania tego, ile one zmian przechodzą. Takich zmian, które chyba najbardziej czują w sobie, czyli to jest po prostu szczęśliwość, to jest po prostu pozwolenie sobie na wiele rzeczy. To jest nagle takie przekonanie, że w ogóle świat może istnieć, daje sobie radę, jeżeli nie musimy go tak dźwigać, tak? Możemy po prostu zaufać, że pewne rzeczy same przyjdą. Wydaje mi się, że to jest też taki lekki czas. Mimo tej głębokiej transformacji dużo osób się tam po prostu świetnie bawi i ja staram się te trudne momenty równoważyć śmiechem, właśnie takim byciem, relaksem, przyrodą, naturą. Ta zasada takiego miareczkowania, tak? Czyli dotykamy czegoś trudnego, ale potem możemy to rozpuścić. Tutaj cały czas jest zachowana. Ja wiem, że największą obawą zazwyczaj jest to, jak ja wytrzymam po prostu tyle dni wśród kobiet. Tyle bab w jednym domu. Natomiast do tej pory te osoby mówią, że po pierwszym dniu już wiedzą, że to jest właściwa decyzja i że te kobiety, które tam przyjeżdżają, też są nieprzypadkowe, tak? To są kobiety, które gdzieś są dla nas ważne, jakąś taką kobiecą dobroć na przykład uruchamiają, jakieś takie poczucie, że jesteśmy akceptowane, że możemy się poczuć właśnie dobrze z kobietami. Są takie jakości, które bardzo, bardzo nas karmią i one są takim w ogóle budulcem dla nas, że my potem na tej podstawie mamy siłę coś w życiu dalej
dalej zadziałać. Oczywiście zwyczajnym życiowym poczuciem, że mamy wsparcie po prostu w innych kobietach, że te przyjaźnie, które tam się zadzierżgają, one trwają sobie dalej i jakoś też nas niosą. Chciałabym z Tobą podzielić tym, że zauważam, że słuchając Ciebie, zauważam w sobie bardzo dużo miękkości i jestem zdziwiona, bo myśląc o kobiecym płomieniu, przygotowując się do tego wywiadu, wcześniej myślałam o ogniu, o tej czerwonej bluzce, a ja słuchając Ciebie przeniosłam się taką rozpływającą się piękną miękkość, ale tak naprawdę integruję tą miękkość z tym płomieniem i taki obraz, który mi się pojawił, to właśnie ta kobieca miękkość też chroniąca, też czule, to nie musi być coś, co całkowicie przepala, spala, ale właśnie ta jakość tej miękkości, także Iwona, za to Ci bardzo dziękuję. To jest chyba, wracamy do tej metafory płomienia, prawda? Czyli do tego, że właśnie płomień może zniszczyć i my też takie jesteśmy. Potrafimy tam rozpalić, pochłonąć ogniem jak smoczyce, ale płomień może być dawać też ciepłe pożywienie, może być ogrzewać dom, prawda? Czyli zobaczcie, ile spektrum jest tej mocy, że może być to ciepło i miękkość, ale w dużej skali to może być też pożar. I chodzi o to, żebyśmy zobaczyły my kobiety, jaką tą skalą dysponujemy właśnie. Nie bały się tego dużego ognia, ale też umiały regulować to same dla siebie. Kiedy podkręcamy, robi się płomień, a kiedy jest to po prostu wewnętrzne ciepło. Piękne to, co powiedziałaś. Na zakończenie, Iwono, gdybyś mogła podsumowująco powiedzieć nam 3 sposoby pozostawania w kobiecej mocy. Pierwsze, co mi przyszło, drogie kobiety, to żebyście nawet teraz, kiedy słuchacie tego wywiadu, poczuły swój brzuch, czyli wpuściły tam powietrze, poczuły swoją miednicę, poczuły właśnie brzuch, który również jest ściskany, bo my musimy mieć płaskie brzuchy. My, oczywiście mówię to w cudzysłowiu. I co by było, gdybyśmy nie miały płaskich brzuchów, gdybyśmy wpuściły tam powietrze, kładły ręce na brzuchu na przykład, docierały tam swoim oddechem. To jest taka praktyka bardzo krótka, tak? Wystarczy sobie przypomnieć o tym, ale pozwól sobie przez kilka dni obserwować, patrzeć, czy twój oddech dociera do brzucha, czy to jest miejsce, które również zasilasz oddechem, ponieważ wiele kobiet oddycha klatką piersiową, sercem właśnie, uczuciami. Natomiast ta energia ciała, takiego połączenia z trzewiami, z naszą też seksualnością, często jest ściśnięta. Więc to, co możemy sobie podarować, to właśnie to. Innym takim sposobem jest też obserwowanie tego właśnie, jak sama siebie traktujesz. I tutaj wiele lat temu pojawiło się takie ćwiczenie patrzenia w lustro, pewnie je znacie, czyli jak na siebie patrzysz, czy widzisz tylko tamte zmarszczki, które się już robią, skanujesz się, czy dobrze wyglądasz, czy też jesteś w stanie popatrzeć rzeczywiście w swoje oczy, spojrzeć w swoje oczy i zobaczyć tam siebie, taką siebie, jaka ci się teraz pojawi. Może być smutna, może być wesoła. Przez chwilę spotkać się z taką sobą, która właśnie chce ci się pokazać, która być może wymaga i tęskni za twoją uwagą. Więc to jest takie kolejne ćwiczenie, które można robić samemu, właśnie żeby pogłębiać ten kontakt, żeby obserwować, jak my się mamy do samych siebie. W tym jest absolutny sekret. Trzecia rzecz w ogóle, którą chciałam wam jeszcze na koniec powiedzieć, to jest książka Płonąca kobieta. Książka Lucy Pils, już autorka, która jest znana w Polsce. To jest książka też, która bardzo mi zainspirowała i tak trochę poukładała mi ten warsztat Kobiecy Płomień. Zachęcam was, kobiety, do tego, żeby sobie taką książkę zamówić. W wydawnictwie Berkana ona wyszła. I tam jest kilka pytań na rozpałkę właśnie, żebyśmy trochę zobaczyły, co przez tą mocą kobiecą się działo przez wieki i w jaki sposób my potrzebujemy do niej znowu z powrotem wrócić. Ona może być takim otwarciem, żeby trochę inaczej spojrzeć właśnie na tą specyficznie kobiecą moc. Bardzo Ci dziękuję za Twoją mądrość, za Twoje dary, też za przestrzeń, w którą mnie wsadziłaś podczas tego wywiadu. Więcej informacji o Iwonie, o jej warsztacie, o którym wspomina podczas tego wywiadu, znajdziecie pod tym wywiadem. A na tą chwilę bardzo dziękuję. Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten wywiad. Więcej ciekawych materiałów możesz znaleźć na www.kobietejmoc.com. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Zapraszamy.